Witamy Państwa serdecznie raz jeszcze w takim dzisiaj gronie dwóch nowych zawodników Białej Gwiazdy Państwu prezentujemy. Jest z nami oczywiście pan dyrektor Manuel Hunko, dyrektor sportowy Białej Gwiazdy oraz są z nami główni bohaterowie dzisiejszego wydarzenia Kamil Wojtkowski oraz Fran Weles. Pierwsze słowa tradycyjnie skierujemy do pana dyrektora. Prosimy o powitanie nowych zawodników. Dzień dobry, witam. Dzisiaj prezentujemy dwa nowe zawodnice, Kamil Wojtkowski i Fran Weles. Kamil Wojtkowski, jak miał 16 lat, debutował w Ekstraklasa. Ostatnie dwa lata zagrał dla Red Bull Leipzig. Ostatnie pół roku był w pierwszego zespół. Kamil jest zawodnik, który może zagrać na pozycję numer 10, też jako skrzydło. Pierwszy raz, kiedy zaczynaliśmy rozmowa z Kamilem, był w styczniu. Cieszę się bardzo, że rozmowa tak się skończyła i że Kamil podejmował decyzję, żeby zagrać tutaj dla Wisła Kraków. Ja chciałem go podziękować publiczne, bo miał propozycje od prawie każda drużyna w Ekstraklasie i też za granicę. I w końcu decydował się, żeby grać tutaj dla Wisła Kraków. Fran Weles to jest zawodnik, który może zagrać jako środkowy pomocnik, jako środkowy obrońca, też jako lewego obrońca. Ostatnio grał w Almeria, Primera División, też Segunda División. Też chciałem go podziękować, bo Fran miał jeszcze dwa lata umowa dla Almeria i on zarezygnował na te dwa lata, żeby być tutaj z nami i żeby grać dla Wisła Kraków. Witamy w klubie, panowie, powodzenia. Bardzo dziękujemy. Kamil, od ciebie rozpoczniemy. Poprosimy o pierwsze słowa w roli piłkarza Wisły Kraków. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że ostatni okres w moim tutaj życiu, w mojej karierze, karierze w sumie, takie przejęzyczenie trochę, bardziej przygodzie na razie piłkarskiej, było bardzo intensywne i bardzo chciałem, żeby wszystko tak się już bardziej ustabilizowało i cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę się tutaj pojawić oficjalnie już jako zawodnik Wisły Kraków. Bardzo dziękujemy. Fran, pedimos tus primeros palabras como jugador de Wisła Cracovia. Bueno, muy contento de poder formar parte de este equipo. La verdad es que me han hablado muy bien, tanto de la ciudad como del equipo mis compañeros y estoy muy contento de estar aquí. Jestem bardzo zadowolony, że będę mógł tworzyć część tej wielkiej drużyny. Słyszałem same superlatywy, zarówno jeśli chodzi o miasto, jak i sam zespół Wisły Kraków. Cieszę się, że tu jestem. Muchas gracias. Oczywiście teraz czas dla Państwa, czekamy na ewentualne pytania. Piotr Tymczak, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Zacznijmy od Kamila, nie będziemy musieli ich tłumaczyć pytania. To nie była w zasadzie ciężka decyzja. Przeważnie, tak jak już wcześniej wspominałem, nie kierowałem się, to znaczy powiem tak, że kierowałem się bardziej taką intuicją, moją bardziej takimi przemyśleniami, też zwracałem zawsze uwagę na to, co wskazują mi tutaj moi rodzice. To było dużo, dużo dyskusji na pewno, ale po dłuższych zastanowieniach mimo wszystko tutaj klub z Wisły Kraków, który też kiedyś, nie ukrywam, obserwowałem, jak byłem jeszcze młodszy, kiedy walczyli o najwyższe cele zawsze w Ekstraklasie. Sama nazwa Wisła Kraków zawsze robiła tutaj w Polsce wrażenie i myślę, że też stylu gry, który też podpatrywałem, bo często zdarza mi się oglądać polską ekstraklasę, mimo że wyjechałem wyjechałem do Niemiec, jest taki, w którym dobrze bym się odnalazł, więc myślę, że Wisła to będzie dla mnie dobry kierunek. Fran, pregunta es, ¿qué fue razón para elegir Wisła Cracovia? Bueno, yo tuve una llamada
El míster que me llamó si quería formar parte de este proyecto y la verdad es que era muy ilusionante y me dijo si quería formar, si jugar en la Ekretsala y bueno, mi respuesta fue muy contundente y enseguida le dije que sí, que no, que estaba muy contento de la llamada y que me gustaría venir. Señor Ramírez, ¿sí? Cóż, otrzymałem telefon od trenera Ramireza, czy chciałbym uczestniczyć w jego projekcie. Nie ukrywam, że był to dla mnie zaszczyt. Od początku się zapaliłem do tego projektu. Nie musiałem długo zastanawiać się nad podjęciem decyzji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Michał Trela, przegląd sportowy. No tak, na pewno, co po pierwsze chciałem tutaj wspomnieć, że generalnie ruch mój taki, że w ogóle wyjechałem do Niemiec, to nie był spowodowany tym, że ja po prostu chciałem tam przez pół roku na przykład zostać, nie wiem, kluczowym zawodnikiem w Lipsku i stać się gwiazdą Bundesligi, na pewno nie o to chodziło. Na tym etapie kierowałem się bardziej tym, żeby po prostu jak najwięcej wydobyć stamtąd i stać się jak najlepszym zawodnikiem, co mi na pewno umożliwiała szkółka w Niemczech. I tak jak pan tu wspomniał, że było już w zasadzie blisko tego debiutu, czy blisko, czy daleko, ciężko mi w zasadzie ocenić, ale tak było, że znalazłem się na ławce dwa razy w meczach Bundesligi. Może trochę też posmakowałem tej atmosfery i ale jaki był powód powrotu do Polski? To jest generalnie bardzo długa historia, ale głównie opiera się to na tym, że zlikwidowano rocznik U23 w Niemczech, w Lipsku. Ja dotychczas byłem zawodnikiem, który przez ostatnie pół roku trenowałem z pierwszym zespołem z Lipska, ale najczęściej na piątkowe treningi schodziłem do zespołu U19. I tam też grałem swoje mecze w trakcie sezonu. No ale to był ostatni rok w zasadzie, kiedy mogłem grać dla zespołu 19, więc usunięcie rocznika U23 znaczyło to tyle dla mnie, że jeżeli po prostu nie grałbym dla pierwszego zespołu, siedziałbym na przykład na ławce, to nie byłoby w zasadzie żadnego zespołu, który mógłbym grać, ogrywać się i po prostu być w tym trybie meczowym, piłkarskim. Także myślę, że to był taki główny powód, na którego po prostu musiałem szukać nowego klubu. Chciałbym jeszcze dopytać, tylko bo to oczywiście rozumiem, ale był z tobą w Lipsku na przykład Przemysław Płachata. On wybrał wypożyczenie czy transport do trzeciej linii niemieckiej. Chciałbym właśnie, czy nie myślałeś o takiej drodze, żeby jeszcze próbować tam podawać? To znaczy, ciężko powiedzieć, no nie zastanawiałem się w zasadzie nad tą opcją. No, czasami po prostu, tak jak też wspomniałem wcześniej o tej, dlaczego taka decyzja o Wiśle Kraków, no to tak dokładnie tym samym się kierowałem, czyli tym przeczuciem po prostu, że tam to nie jest dla mnie miejsce, nie jest dla mnie miejsce w trzeciej czy w drugiej Bundeslidze, że tam nie chcę po prostu walczyć o skład, nie chcę tam grać i dlatego po prostu decyzja o powrocie do Polski. Ponownie Piotr Tymczak. Porque has dicho que fue importante la persona de Kiko Ramírez. Pregunta es sobre pasado con Kiko Ramírez y cómo fue. Sí, yo estuve con Kiko Ramírez cuando era juvenil, allí en el Nasti de Tarragona, que fue cuando yo empecé. Y desde entonces siempre hemos tenido una buena relación. Yo, gracias a él, debuté en segunda división con el Nasti y desde entonces tengo buen recuerdo. Y bueno, al final él me ha dado la oportunidad de venir aquí, me habló muy bien del club, de la afición y no me lo pensé.
W drużynach młodzieżowych się spotkaliśmy na styku Tarragona z trenerami razem. Właściwie dzięki niemu, razem z nim rozpoczynałem tą moją przygodę z piłką. Dzięki niemu mogłem zadebiutować w Segunda. Teraz pojawiła się szansa, żeby grać również tutaj, więc wiedziałem, że to będzie dobra kontynuacja współpracy. Bardzo prosimy, Damian Gołąb, Gazeta Wyborcza. To jest sobre terminar contrato con Almería si razón fue Wisla o también relaciones con los fans porque prensa ha escrito así sobre ellos. No, ya hacía dos años que yo me quería marchar de la Almería, mi mujer no estaba a gusto allí y al final me surgió lo de Kiko, ellos no querían que me marchara, pero me dijeron que venir al Wisla y al final tuve negociaciones con ellos y para venir aquí a jugar. Cóż, myślałem o tym już wcześniej, zresztą tam z rodziną nie czuliśmy się do końca komfortowo, natomiast jak pojawiła się oferta z Wisły, porozmawialiśmy z Kiko, to był ten impuls, który przekonał mnie ostatecznie do podjęcia decyzji. Michał Knura, Alaf Kraków.pl. No tak, te pierwsze tygodnie nie ukrywam, że były ciężkie. Ciężko było się dostosować do tego tempa gry, w zasadzie do trenowania i trochę mi zajęło, zanim się do końca zaaklimatyzowałem. No ale jest to rzeczywiście znaczna różnica, jeżeli chodzi o tempo, czy w treningu, czy w meczach. Także to był taki punkt, do którego musiałem się naprawdę dostosować, bo no bez tego nie miałbym po prostu gry nawet w takim roczniku 19, bo to jest jeden z kluczowych po prostu elementów, jeżeli chodzi tam o grę w Niemczech, że po prostu piłkarz musi być przygotowany do gry na pełnych obrotach przez 90 minut, także na pewno to jest takie coś, czego tam się nauczyłem. Zachęcamy. Piotr Tymczak raz jeszcze. Es una pregunta sobre tu experiencia en la primera división. Si puedes decir algo que recuerdas, si tus partidos más importantes, jugadores contra que jugasteis y otras. Bueno, al final es la mejor experiencia como futbolista que puede vivir. Jugar en la primera división española, para mí hasta el momento ha sido la mejor experiencia en el fútbol. Y al final cubrir a jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Diego Costa y compañía es increíble. To było najlepsze doświadczenie w mojej karierze piłkarskiej. Koniec końców gra przeciwko takim zawodnikom jak Cristiano Ronaldo, Messi czy Diego Costa, to mówi samo za siebie. To naprawdę niewiarygodne. Jesteśmy do dyspozycji. Damian Gołąb. My w tym momencie myślimy, że z tego, że mamy teraz, jesteśmy gotowi, ale oczywiście patrzymy na rynek i jak będzie ciekawa możliwość, też będziemy się zastanawiać. I Michał Trela. Tak, jak mówiłem wcześniej, myślimy, że z tego, że mamy, jesteśmy już gotowi, tak, więc, ale oczywiście, jak też patrzymy na sytuację rynkową i jak będą ciekawe możliwości, też będziemy walczyć na takie możliwości.
bo dopiero de facto rynek zaczyna się 1 lipca, tak? Jeszcze szansa dla Państwa. Piotr Tymczak postanowił z niej skorzystać. Od Kamila przyjść. Ostatnie, tak jakby no ostatni sezon tutaj, ostatnie dwa sezony w zasadzie, kiedy przebywałem w Lipsku, to głównie to była jednak mimo wszystko ofensywna pomoc. Najczęściej to była właśnie pozycja numer 10, czyli taki podwieszony pod napastnika, ale na pewno wiedziałbym też, jak się zachować, jeżeli chodzi o boki pomocy. Wtedy też nie jest dla mnie obce. Dużo spędziłem na tej pozycji, między innymi w kadrach młodzieżowych, gdzie byłem lewym pomocnikiem, czasami nawet również prawym, więc myślę, że te dwie pozycje wymieniłbym jako takie, które by mi pasowały do gry. Pregunta es, ¿cuál es tu posición preferida en el campo? Y segunda parte, ¿qué ilusiones tienes, qué quieres conseguir con Wisla? Bueno, posición preferida no tengo ninguna. La verdad es que me gusta jugar tanto de central como de pivote y donde me necesite el equipo yo intento hacerlo lo mejor posible. Y al final he venido aquí para quedar, intentar meternos en Europa y hacer la mejor temporada posible porque al final es un club grande en Europa y hay que devolverlo a ese sitio. Cóż, jeżeli chodzi o pozycję preferowaną, to właściwie takiej nie mam. Mogę grać jako pivot, tak naprawdę wystąpię wszędzie tam, gdzie będę potrzebny drużynie. Natomiast jeśli chodzi o to, co chciałbym osiągnąć Wisłą, to wrócić z nią do Europy, bo jest to znaczący klub na kontynencie i jest to należne mu miejsce. Czy wyczerpaliśmy pytania? Dzisiaj jeszcze Michał Trela. W takim treningu drużynowym jeszcze od momentu kontuzji nie brałem udziału, ale jestem już po wszystkich testach medycznych. W zasadzie ten okres, kiedy nie byłem przy drużynie, to też nie był taki okres na pewno, kiedy po prostu leżałem w łóżku i nie robiłem kompletnie nic. W zasadzie rehabilitacja przebiegała już od momentu, w zasadzie tydzień, może dwa maksymalnie po operacji, także wszystko poszło bardzo sprawnie. Nie czuję już żadnego śladu po kontuzji. W zasadzie jestem gotowy do treningu zespołem. I jeszcze rozglądam się. Piotr Tymczak. De facto każdy zawodnik może odejść, nie tylko u nas, też inne drużyny, tak? Teraz też czytałem, że Legia czy Odzidzia jedą inny klub czy nie, więc że jak mówiłem wcześniej, rynek dopiero odbierał się w 1 lipca i nie wiadomo, co będzie, tak? Więc że są dynamiczne sytuacje. Każda sytuacja może być, tak? Jeżeli nie ma więcej pytań, a jednak Michał Trela. Martin będzie u nas do środku. Jutro mamy sparring i w środek będziemy podejmować decyzję. Ja przy tej okazji wspomnę o akcji pana prezesa Damiana Dukata, twitterowej akcji. Na jego Twitterze jest wpis, pod którym mamy informację, że jeżeli pojawi się tam 100 paragonów za zakupione przez kibiców Wisły Kraków karnety, to ten zawodnik zostanie z białą gwiazdą. Zachęcamy w takim razie.
I tym akcentem bardzo Państwu dziękujemy. Nowych zawodników raz jeszcze witamy. Życzymy powodzenia. Bienvenido, mucha suerte i muchas gracias. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.